Niepodległość. To coś, co dla każdego narodu jest najcenniejsze. Własne, suwerenne, niepodległe państwo, w którym naród może sam o sobie stanowić. Ci, których święto dziś obchodzimy, tę prawdę rozumieli doskonale, że wartości większej nie ma, że ich własne życie nie jest wielką wartością w porównaniu z wolnością, suwerennością i niepodległością polskiego państwa. Żołnierze niezłomni byli bohaterami walki o polską niepodległość. Często, choć nie zawsze, byli chrześcijanami, ale zawsze wierzyli w Polskę niepodległą. Dziś, jak mówiłem, trzy pierwsze brygady Ściany Wschodniej. Podlaska, Lubelska, Rzeszowska. Przyjmie imiona żołnierzy niezłomnych. Pułkownika Władysława Mścisława Liniarskiego. Przyjmie imię pułkownika Hieronima Dekutowskiego Zapory. I przyjmie wreszcie imię Łukasza Cieplińskiego. Pługa. Do Polski, do Armii Polskiej wraca i na zawsze pozostanie wielka tradycja, wielki obowiązek służenia Bogu i Ojczyźnie, służenia niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej. Albo! Dzisiaj, 1 marca, pamiętamy i modlimy się za żołnierzy wyklętych. Bo dzisiaj, tak jak nazywa to ustawa z dnia 3 lutego 2011 roku, jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W hołdzie żołnierzom wyklętym, bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych, przeciwstawili się sobie